jogging, więc powinniśmy to skoczyć. Będzie z 3-4 metry. Ale co tam? Uwaga. Próba. Dobra, forma jeszcze jest. No to działamy. Parapecik już jest raz zagruntowany. Nie pokazywałem, jak gruntuję, bo czynność pomalowania końcowego jest dokładnie taka sama. Więc to już było parę dni temu zrobione, na pewno jest suche. Czyli teraz zaczynamy od standardowego szlifowania powierzchni. Do tego, jak zwykle, potrzebujemy papieru ściernego. OK. Teraz mały pyłek, który powstał po szlifowaniu, no nie będzie dla nas korzystny, czyli musimy się go pozbyć. W pierwszej kolejności miotełeczka. Potrzebujemy wilgotną szmatkę i suchą szmatkę. No, to wycieramy dokładnie. Najpierw troszeczkę na mokro. Znaczy na mokro to nie. Szmatka jest tylko wilgotna. Widzicie? To jeszcze coś jeszcze zbliżamy, więc... No i ta sama czynność teraz już spokojnie na sucho. I mamy powierzchnię parapetu już przygotowaną pod lakierowanie. No prawie. Widzicie? Znowu moja ulubiona luka. Co my teraz z tym zrobimy? Obkleimy sobie taśmą. Zostawiając oczywiście milimetr. To jest ten sam proces, który wykorzystałem na listwie. Proszę, takiej. Z góry, czyli obklejamy taśmą, ustawiamy 2 mm odstępu od parapetu, damy cieńko akrylu, naprawdę cieniutko, no i przelakierujemy tę całą powierzchnię, później zrobimy taśmę i to będzie wszystko ładnie pozamykane. No i nasz parapet powinien w końcu jakoś fajnie wyglądać. Taśma. Akryl! Powierzchnię parapetu przygotowane jest do lakierowania. I teraz tak, ja będę lakierował to lakierem na bazie wodnej. Jeszcze parę lat temu te lakiery na bazie wodnej no nie były za dobre. Trzeba było malować to 5-6 razy, żeby uzyskać zamierzony efekt. W dzisiejszych czasach lakiery wodne naprawdę, producenci ich naprawdę postawili na jakość i kryją raz, że dobrze. To dwa. Pamiętajmy, że to jest pomieszczenie mieszkalne i tu się mieszka, tu się żyje, tu się funkcjonuje. Dlatego nie ma sensu malować to lakierem na bazie rozpuszczalnika z prostej przyczyny. Przede wszystkim ten lakier na bazie rozpuszczalnika długo schnie, no i najzwyczajniej w świecie śmierdzi. I ten zapach utrzymuje się naprawdę długo. Nieraz potrafi 12 godzin być obecny w pomieszczeniu. Natomiast lakier wodny jest bezzapachowy, szybko schnie. Więc powiedzmy za 2-3 godziny to pomieszczenie może być normalnie w świecie używane. Wanna do lakierowania. Mamy. Tak, taka mała łazienka wystarczy nam w zupełności. Wiadomo, koszt takiej łazienki to nie jest duży koszt, ale po co za każdym razem kupować nowe? Dlatego pokażę Wam jeden mały trik. Wystarczy mieć folię aluminiową. Posiadacie na pewno w kuchni. Tak. O. Możemy wziąć też dla pewności drugi kawałek takiej folii. Ładnie sobie zabezpieczyć nasze korytko, naszą wanienkę. Nie przeszkadza to w niczym, jeżeli chodzi o moment pracy. Natomiast po wykonanej pracy wyciągamy tylko naszą folię i nasze
wanienka pozostanie nam czysta. Pędzelek potrzebuje. Ok. Pamiętajmy, że do lakierów na bazie wodnej używamy również innych pędzelków. Są to pędzelki z włosiem bodajże syntetycznym. Coś w ten deseń. W każdym razie one na dole są jeszcze jakoś bardziej rozczłonowane. Dzięki temu są bardzo miękkie, delikatne i rozprowadzają ten wodny lakier tak, że na końcu nie widać ponoć śladów od pędzla. O tym zapewnia producent. I w sumie ma rację, bo zawsze było dobrze. Dobrze, potrzebujemy pędzelek, jak już mam, i roleczkę. I teraz już mamy naniesiony lakier na całą powierzchnię, jak widzicie. Teraz najważniejszy będzie ten ruch. Pozwalamy rolce pracować. Sama nam nanosi od lewej do prawej. Regularnie rozprowadzamy nasz lakier. I teraz dajemy tej rolce pracować samej, czyli praktycznie bez nacisku. Niech ona sama pracuje. Tam gdzieś jeszcze jest grubiej, tworzą się na pęcherzyki. Tam gdzie już nie. Widzicie? Tworzy nam się już bardzo ładna powierzchnia. Tak wygląda nasz efekt końcowy. Wiadomo, to jest wszystko jeszcze mokre. I teraz musimy oderwać taśmę. Pamiętajmy, robimy to delikatnie, żeby ta taśma nam nie wpadła na parapet. Dziurka ładnie zamknięta. Postawiam do wyschnięcia. Mówię, jak dobrze pójdzie, to jakieś 2 godziny i parapet jest gotowy do użytku. I teraz pokrótce. Widzicie, to jest nasza folia aluminiowa. Zgarniamy ją. Kładziemy na folię. I mamy narzędzie, które możemy wykorzystać spokojnie do dalszej pracy na innych budowach. Dziękuję za oglądanie. Dziękuję w ogóle mega za subskrypcję. Jesteście wielcy. To dzięki Wam ten kanał rośnie w siłę. Zachęcam do komentowania, łapkowania, jak i kolejnych subskrypcji. Fajnie, że jesteście. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Miłego dnia. Trzymajcie się.